Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w serii Call of Duty Black Ops Cold War. No i tym razem będzie zimowa misja Pierwszy w górach jest Ural, tuż za tym wzniesieniem. Czyli oczywiście w Rosji. Dzięki, Dmitry. Damy ci sygnał, kiedy znajdziemy komputer. Woods, wiecie, co KGB robi z podwójnymi agentami? Nie? Da. Dla takiej drużyny niemal warto stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Paliwa mam tylko na godzinę. Sprężcie się, albo wracacie sami. Ruszajmy się, Mason. Dobra, więc ta osoba, która nas tutaj odwiedziła, to jest właśnie, znaczy odprowadziła tym helikopterem, to jest taki właśnie podwójny agent. To jest nasza wtyka. On nam tutaj pokazał. Niech się nie zmyli zapach wódki i kawioru. Major Dmitry i Belikow, to stary wyjadacz. Wie, jakie grupy ruscy trzymają w szafie. Ba. Mogę sobie tutaj sprawdzić te wszystkie widoki, kaman, nawet nie mogę spojrzeć na te wszystkie góry, ale fajnie to wszystko wygląda, śnieg jednak tutaj jest całkiem realistyczny. W sumie przypomina mi się tutaj seria z poprzedniego roku, którą tutaj nagrywam. Jak ona się nazywała? Taka polska gra. Shadow Warrior Contracts. Chyba tak właśnie, coś w tym stylu. Taka, że właśnie trzeba było taktycznie tutaj podchodzić z taką snajperką i każdy strzał tutaj mierzyć, obliczać. I wszystko było w takich zimowych klimatach. Bardzo fajna seria. Uwaga. Dobrze się bawiłem, więc polecam. Lepiej ich zdejmijmy, póki są daleko. My mamy tutaj jakiś celowy, ten tłumik, chyba tak. No dobra, w takim razie jeden tutaj powinien być załatwiony. Kolejny. A, ten już się tutaj zajął. Nie wyobrażacie sobie, żeby ten bot, znaczy ten nasz tutaj kolega spudłował, to by była śmieszna sprawa. I teraz mamy dwóch, trzech nawet. Zdejmij jednego ćwoka, ja się zajmę drugim. Nie trzeba, ja tutaj dwóch naraz wezmę. Kurde. Myślę, że dwóch jednym strzem tutaj wezmę. To jest nasz, a to jest Woods, okej. Okay. Ja chcę tutaj gry zbugować, żeby dwóch jednym strzem załatwić, proszę bardzo. Ej, co jest? Nie bądź taki zachłanny, Mason. Jestem złym człowiekiem. Nie wygląda to solidnie, ale skoro Ruscy dawali radę... Ruszaj przodem, czas złożyć. Dobra, w takim razie ruszamy. Ale te wszystkie widoki, spójrzcie tylko na te wszystkie skały oblodzone. To jednak wygląda dobrze. O! I co teraz? Zauważyli nas? Chyba w takim razie sprzedajmy no-scope'y. O, nasz tutaj uratował tym razem. A co to w ogóle to znaczy? Uwaga, miny. Nie, żartuję, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnego pola minowego. Czyli co, powinniśmy do nich strzelać? Chyba jeszcze nie. Czyli to jest właśnie ta baza i tutaj właśnie będą te wszystkie przedmioty, które mamy tutaj uzyskać. Już w sumie zapomniałem co. Chyba jakiś komputer, jeżeli dobrze pamiętam. Nie zdradzaj pozycji. Dobra, więc zaraz sobie ich tutaj zdejmiemy tak pojedynczo zapewne. O, jakoś tutaj mamy. Czy już teraz powinienem się tutaj nie zająć? Powiedzmy, a to jeszcze tutaj shiftem niby wstrzymuję oddech, ale też tak trochę zwalniam czas. Więc dobrze wiedzieć. O, jeszcze kogoś tutaj mamy, patrzcie na to. No ten strzał nasz cały czas tutaj trochę właśnie opada, to trzeba właśnie zwracać na to uwagę. Więc trochę wyżej należy tutaj strzelać, to jest tutaj powiedzmy takie bardziej realistyczne. No wiatru raczej tutaj nie będziemy brali pod uwagę, ale opadanie pocisków już pewnie tak. Dobra, czyli tutaj mamy jednego i w sumie to jest jeden? Nie, tam jeszcze jest drugi, zobaczymy czy damy radę. Ten nie zauważył? Alarm? Dobra. To by byli wszyscy. Ciśniemy dalej, jasna sprawa. Ja oczywiście nie będę tutaj zmieniał broni, ta snajperka jest tutaj po prostu wspaniała. Bardzo przyjemnie się tutaj strzela. Właśnie tutaj jakiś bug znalazłem, znaczy ten Woods, ten koleś, z którym tutaj chodzimy, mamy już drugą misję z nim. On co jakiś czas właśnie mówi, ruszam się i to jest strasznie często, nie wiem czemu. Co za miejsce. W poprzednim odcinku miałem właśnie taką sytuację, że tak trzy razy powiedział z rzędu, ruszam się, ruszam się, ruszam się, nie. To jest taka, no, znaczy takie pojedyncze, powiedzmy, mniejsze, nie wiem, błędy, co właśnie ujmują temu samemu realizmowi, ale nic super nadzwyczajnego. A więc co my tutaj mamy? O! Zabierz dowody? Dobra, mamy jakąś kasetę.
Jeszcze jakieś tutaj dodatkowe bronie rosyjskie. Może znajdziemy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe przedmioty. A, właśnie ten główny komputer, to tego tutaj szukamy, ale patrzę jeszcze jakichś tutaj dodatkowych zbrodni. Był to tkuszy. Hatsu, chyba nieźle się tu bawił. Co to za cyferki tutaj fruwają? Ciekawa sprawa. Czy żebym jakiś tutaj sekret znalazł ważny? A w ogóle mamy ten aparat, nawet nie mam aparatu. Więc nie będzie tutaj niczego do zwiedzania. W każdym razie chciałbym być tutaj w miarę uważnym w tym tytule, żeby tutaj wszystko wam pokazać. Więc to by było... A, amunicja, dobra, zawsze spoko. A i tak miałem już tutaj na fulla. No więc podejdźmy tutaj trochę bardziej, żeby nikogo nie wzbudzać, tak po cichu. I po raz kolejny wychodzimy na powierzchnię. Kurde, ale ryzykownie. Sowiecka inżynieria w najgorszym wydaniu. I co, oni tak normalnie sobie chodzą? Mam tutaj przeskakiwać? Dobra, w takim razie powiedzmy. O, rozdzielamy się. Już myślałem, że tutaj nie będziemy musieli się rozdzielić, ale chyba jednak nie. Nie wiem, widzę, że... O, ktoś to jednak przybywa się okazuje, ale... O, tutaj jest jeden koleś. No, w zasadzie nie wiem, czy ktoś tam koło niego nie był. Chyba nikt się tutaj nie wzburzył. O, tam jest jeszcze jeden. Ale nie widzę tutaj odpowiedniej pozycji, żeby tutaj w głowę strzelić. Dobra, najpierw tam tego sobie zdejmę. No nie, i mamy oto walkę, a chciałem tutaj wszystko po cichu wykonać. No trudno. Jednak ten, jak to się nazywa, tłumik nie jest aż taki dobry i oni to wszystko tutaj słyszą. Nawet jeżeli zabiję kogoś, bo tutaj nie widzę. O, co się dzieje? Nasz chyba tutaj robi rozróbę. Z jakiegoś shotguna chyba? Wow, zaraz, zaraz, z której strony? A dokładnie tutaj nie widzę. O, to jest łódź. Witam serdecznie. Użyj jako tarczy. O, właśnie. Wspaniale, i teraz granatem jeszcze możemy tutaj podejść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Granat? To ja też wam granat tutaj wrzucam. Tylko... O! Nie żyje, naprawdę, ale bez nadzieja. Kurde, ta animacja, że ja tutaj z tego granata korzystam, tak długo trwa, naprawdę. Dobra, w takim razie podejście numer 2. Już nie będę tutaj ryzykował z tymi wszystkimi granatami, bo to jest naprawdę ryzykowna sprawa. No i teraz, no daleko sobie tutaj ze snajperki zaatakuję. Czy mogę tak daleko tutaj strzelać? Okej, jakoś też tutaj funkcjonuje. Oni w ogóle nic tutaj nie widzą. Wow, ktoś tutaj bije z rakiety, zaraz, zaraz. Dobra, trafiony. Dobra, rozumiem, że... A, jeszcze mamy tutaj jakąś inną snajperkę, czy jak to tutaj funkcjonuje? A ma tutaj strasznie mało amunicji, jednak wolę tą, come on. Będzie tutaj znacznie bardziej przydatny. Dobra, w takim razie... Tyrolka i ruszamy. Wow, i nagle tutaj 50 przyszło. Kurde, ale ciężka sprawa. Wow! No dobra, więc teraz jesteśmy uzbrojeni tylko w pistolecik. A nie, tylko nóż mamy. Straciłem pierwszą broń. Następnym razem zjeżdżasz pierwszy. Widzę tu jakiś tunel. Musisz znaleźć inne wejście. Przyjąłem. Woods. Świetnie. No więc teraz będzie już misja na nieco wyższym poziomie trudności. Z samym tutaj nożykiem sobie muszę jakoś poradzić. Więc zobaczymy, gdzie w ogóle się znajduje. W jakiejś kotłowni, jakichś więzieniach, nie wiem. Ewidentnie rzadko kto tutaj schodzi. Co my tutaj mamy? Może jakiś tutaj wiec nam oznaczony? Ciężko powiedzieć tą gwiazdką. No dobra, jakaś może amunicja albo coś w tym stylu. No cóż, klimat dosyć gęsty, niczym w jakimś tutaj Metro Exodus mi się przypomina. Dobra, w takim razie zobaczmy, po cichu tutaj sobie podejdę. No kurde, niczym Metro Exodus, nie? Co wy o tym wszystkim sądzicie? Właśnie takie zimowe klimaty na wpół. Tylko powiedzmy, że... Powiedziałbym, że nieco gorsza grafika, że mieli tutaj szczegółów, na przykład jeżeli zobaczycie te tekstury, ale za to znacznie bardziej tutaj przejrzyście, więcej FPS-ów, więc coś za coś, można powiedzieć. Mi osobiście bardzo się tutaj wszystko podoba, grafika i tak wygląda całkiem realistycznie i no i nie wiem, moim zdaniem optymalizacja bardzo dobra, na bardzo dobrej, bardzo dobrym poziomie. O, prawie nas ktoś zauważył.
Zauważył nas? O nie, beznadzieja jest. Upsi, co się dzieje? Nie zauważyli nas jednak. Нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и замёрзнуть нас насмерть. Слушаю твои... Dobra. Jednego tutaj zaraz zamordujemy, proszę bardzo. Ej, co jest? Osiągnięcie. I teraz mogę dopiero... Jakieś tam osiągnięcie miałem, nie mogłem nic zrobić. O, mamy broń. Wspaniała sprawa. Tylko, że od razu powiem tak tutaj ze strzelaniną podchodzić, zobaczmy. A ten co tutaj próbuje, patrzcie na to. Jaki zwariowany człowiek. Kurde! Ej, co jest? Nie mogłem tutaj go... Ale zsało. Zbyt wolno. Jeszcze tutaj kolejny, kurde! Nawet ciężko go tutaj zauważyć w takim miejscu. No, z shotguna sobie tutaj podejdę. Myślę, że to powinno być tutaj całkiem niezłe. Na takiej bliskiej odległości zamknięte. Zaraz sobie zobaczymy. Będzie tutaj rozgrywka niczym w jakimś Doomie. Ja takie rzeczy w sumie lubię, więc nie narzekam. Dobra, w takim razie kolesie, chodźcie tutaj do mnie. Może się nie domyślą, chociaż ten laser tutaj pewnie widać. Kurde, nie ma jak tutaj podejść. Mam jakieś granaty? O, trzymajcie. Dobra. Granata! Tak jest! Dobra, w takim razie wbijamy na blisko. A, to już wszyscy. Kurde, myślałem, że będzie ich trochę więcej. Jakieś MP5. Ja tam właśnie shotgun szanuję, więc jak sobie tutaj podejdziemy. Szybka rozgrywka. Ej, tutaj nie ma żadnego przejścia. Ślepa uliczka. Dobra, proszę bardzo, mordujemy. Na wślizgach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O kurde. Szybki gameplay. Co wy o tym sądzicie? Czy tak się powinno grać w Call of Duty? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Czy jest to dobra taktyka? Kurde. Ktoś tam tutaj podchodzi. Kurde, ale odrzut ma ta broń. Niesłychane, tutaj kogoś widziałem. Nice, piękna sprawa. O kurde. Musimy tutaj odległość jakoś skrócić. Ktoś tutaj na środku jest. O, widzę już kolesia, witam serdecznie. Kurde, ta broń jest jednak bardzo mocna. Chyba z tej strony jeszcze go usłyszałem. Dobra. Już wszyscy? Tak, musisz być blisko. Tutaj niby coś mamy. Otwórz zamek, jasna sprawa. Proszę bardzo, jeszcze druga, okej. Może zaraz spotkamy tego swojego przyjaciela, chyba że mnie ktoś tutaj przyłapie na gorącym uczynku. W jakichś tutaj, nie wiem, więzieniach jesteśmy, czy... Jak to w ogóle tutaj nazwać, jakaś kotłownia, ciepłownia. No dobra, lepiej tutaj nie strzelać. O! Dziękuję serdecznie. Aż dziwne, że nie zleciał się tu cały Związek Radziecki. Takiego narobiłeś rabanu. Raban. Za to mi płacą. No ten też tutaj zrobił, na bałaganiu, muszę przyznać. Zboda i wykop. Widzisz jakieś wykopy? No coś tutaj widać, że przenoszą... wykopy? Może jakoś tutaj... Mapą. O! Powinieneś obrócić o kilka stopni w lewo. Bardziej na północ. No tutaj chyba, tak? Mogę jakoś tutaj zdjęcie zrobić, albo coś w tym stylu, przybliżenie? Mam przeczucie, że Ruscy nie przyszli tu tylko po komputer. Ciężko powiedzieć, co oni tutaj chcą do mnie. Nad całym mnóstwem dziwactw. Nowa 6 była zaledwie czubkiem góry lodowej. Tam. Co to takiego? Bingo. Według mapy ten dźwig jest nad atrium, czyli rzut kamieniem od starej sali komputerowej. A, czyli my tam mamy jednak dotrzeć. Okej, myślałem, że to jest naszym celem. O tutaj jakoś niżej. Coś przerywa! Bez odbioru! Oni mają dźwig, my mamy śmigłowiec! Dobra, w takim razie zjeżdżamy, ale jeszcze tutaj... O, granaty dymne, to się może jakoś tutaj może przydać. I w sumie sam nie wiem, myślę, że karabin będzie już tutaj lepszy. Szkoda, że nie mam tej broni z tumikiem. No i najprzyjemniej się wtedy gra. No tutaj trzeba będzie głośną akcję robić. No nie, zauważyli nas! Man, headshoty. Jeszcze kogoś tutaj widziałem ewidentnie. Dmitry, przychwyć linię na to. Potrzebujemy wsparcia z powietrza. Żartujesz? Trzymajcie się, panowie! Wow! Z czego oni tutaj biją? Dobra, wolę to. To ma znacznie więcej ammo.
Dobra, w takim razie co, skracamy dystans, powiedzmy. Mamy nawet punkt kontrolny. Ktoś tutaj na górze słyszałem, dokładnie nie wiem gdzie nawet. Dobra, rzucamy granaty na ślepo. Coś z tego wyjdzie, ja wam mówię. A, tutaj są te wszystkie wykopy. Nie, tutaj miałem się dostać, czy jak? Dobra, piękna sprawa. No nie, granaty. Ja najczęściej właśnie od tego tutaj ginę. Dobra, w takim razie chodźmy do podziemi. Ten już tutaj przeżył, witam serdecznie. Nasz potrzebuje pomocy? Wiem. Jakoś nas nie schodzi tutaj. Nasze beczki wybuchowe, proszę bardzo, robimy tutaj eksplozję. Jeszcze z której strony nas tutaj biją? Kurde. Na końcu tego korytarza chyba, ale dokładnie tego nie widzę. O, tam jest jakoś, ale schował się w dymie. Może granat mu rzuca, nawet tego nie mam. O, wyrzutnie rakiet, okej. Dobra. Pora tutaj skrócić dystans, jakiś tutaj koleś nas... nam dużo kłopotu niestety zrobił. Jeszcze coś tutaj słyszę, jakiś... A, to nasz na tym... na tej lince. O, jeszcze wieżyczka na samej górze. Kurde, przydałaby się tutaj jakaś snajperka. Dobra, tworzymy eksplozję, tak jest. Jasna sprawa. O kurde, z której strony? Z góry nas tutaj atakują, tak? Czy jak? Dobra, wspaniale. No jak sobie tutaj radzić z tą wieżyczką najciężej? Chyba nie ma szans, żebym z tym wygrał. Trzeba jakoś tutaj skrócić dystans. Nie wiem, czy może tutaj górą, powiedzmy. Spróbujmy z tej strony. No i teraz pytanie, jak sobie w ogóle tutaj radzić? Come on. Zadajemy tam jakieś powolne obrażenia. Dobra, nie żyje, nareszcie. Uff. No, tutaj zablokowane niestety, no cóż. Więc w sumie nie widzę już żadnych przeciwników, a może tutaj skracać. Na Tyrolce. No tutaj. O wiele łatwiej ich tutaj zabić, jak są, jak właśnie tutaj zjeżdżają. Jakby mieli wtedy mniej zdrowia. Więc ciekawa sprawa. Wow, kolejni! Ja nie mogę, mam... I nie, że... Dobra, nie wiem, z której strony. Ktoś za nami się tutaj zrespił po prostu. Słabo. Dobra, bo ja tutaj w sumie trochę zbyt agresywnie podchodzę. Powiedzmy, że jakoś tutaj będę, bo nie wiem. Jakoś... A, bo za nami tutaj ktoś zleciał chyba. I o to tutaj chodzi. Nie wiem, z której strony do mnie tutaj strzeli wcześniej. Dobra, proszę bardzo, tam jeszcze jeden był. Czyżby to już byli wszyscy? W takim razie jazda, come on, koleś. Ty idziesz pierwszy, ja przed chwilą tutaj zginęłem. Co tutaj za broń mamy? Jakiś shotgun w sumie chyba będzie przeciętny na obecne miejsce. No i ktoś mnie w tym miejscu tutaj wcześniej zabił. W zasadzie nie wiem kto, może ci co tutaj zjeżdżali. No dobra, w takim razie... Mam jeszcze tutaj jakieś ciekawe bronie, coś tutaj leżało. A nie, to shotgun, myślałem, że snajperka po raz kolejny. Ej, to ten nasz miał chyba tutaj pierwszy, ostatni jechać, come on. Jeszcze płonął. A, to jest nasz tutaj śmigłowiec. Wow! Co ja on tutaj wykonał za wślizg? I to jest ten cały wykop, tak? Dobra. Poza tym bardzo przyjemny soundtrack, muszę przyznać, taki epicki. Jak będzie możliwość, to sobie to wysłucham. Jeśli będzie za ciężki, nie odlecimy. No, kiedyś komputery to były jak szafy, więc pozdrawiam. To jest 1980 jakoś, pierwszy chyba. Więc stare czasy.
Dobra, schowajmy się. Nie mam tutaj odpowiedniej broni na takiej odległości. Trzeba tutaj odpowiednio celować. Coś tutaj powoli robimy. Flanka? Coś tutaj słyszałem z tej strony? O, AK. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Dobry celownik, muszę przyznać, to jest akurat na plus. Wow, zaraz. Którędy? Ktoś tutaj do działka chyba podszedł, nie? I to jest niby ten cały komputer, jak to tutaj funkcjonuje. Przyczep linę. Dobra, w takim razie bronimy, proszę bardzo. Jeszcze ktoś na dole. No, muszę przyznać, że każda misja jest tutaj coraz trudniejsza. Już tutaj zdarzyło się, że raz zginęłem nawet. Ostatnio właśnie, w poprzednich misjach to w ogóle nie funkcjonowało, takie rzeczy. Eksplozje, nice. Kurde, ale obrywam. Już jestem low. Wow, zginąłem? A to przez tą eksplozję, kurde, za blisko była. Ostrożnie tam. A, widzicie, on tutaj powiedział ostrożnie tam i właśnie strzeliłem właśnie w zbyt bliską beczkę. Właśnie nie mogę tutaj w beczki celować, niestety. Więc nie aż tak prosto. Wow. Kurwa, dzwoni. Wolniej, szybciej. Zajmijcie się strzelaniem. Latanie zostawcie mnie, okej? Dobra, wolę już nie ryzykować z tymi wszystkimi beczkami, chociaż dobra, ta była akurat daleko. Ja nie mogę, ale rozruba na koniec. Dobra, jesteśmy na dachu. No cóż, to było dosyć ciężkie, muszę przyznać. A daliśmy radę. Hudson. Skończyliśmy analizę komputera, który Mason i Woods sprowadzili z Yamantau. No i? Perseus szukał śpiochów, z których korzystał Dragowicz w 68. Daj nam nazwiska. Oddział Adlera się nimi zajmie. Perseus je usunął. Ja je wiem. Te informacje znajdują się teraz tylko w jednym miejscu. Na Ubiance. Co? Na terze głównej Kagiby? Czemu Perseus sam ich stamtąd nie wziął? Nie mam pojęcia. Może działa bez zezwolenia. Dam znać Adlerowi. Ale albo zrobimy to jak trzeba, albo nie zrobimy wcale. Czyli co, do jakiejś Moskwy będziemy teraz jechać, żeby te dane wziąć? Z siedziby KGB, jeżeli w ogóle tam się znajduje ta siedziba, bo nawet dokładnie nie wiem. Mamy wieści. Belikow wrócił do Moskwy. Dobra, znacie plan. Bel, idziesz ze mną. Lazar, szykuj eksfiltrację. Zabierasz go ze sobą do KGB? Oszalałeś? Czekaj na Masona albo Woodsa. Żaden Mason czy Woods. Biorę Bela, ma odpowiednie zdolności. Bawi cię to? Niepotrzebnie narażasz na szwank powodzenie całej operacji. Nie narażam. To chłodna kalkulacja. Zrozum. Jeśli to spartaczysz, nie zdobędziemy tych nazwisk. To koniec. Wiem, że dasz radę. Hudson nie ufa tym, których nie kontroluje. No dobra, więc nie wiem, zobaczmy, co się w ogóle tutaj zmieniło w tej całej bazie. Czy już tutaj wiele misji udało nam się wygrać? To ciekawa sprawa, skorzystaj z tablicy dowodów. Które misje nam jeszcze tutaj zostały? Operacja Czerwony Cynk, czyli niektóre są na żółto zaznaczone, niektóre na biało. A, czyli te na żółto to najprawdopodobniej są jakieś tutaj misje poboczne. A mamy misję główną, desperackie środki, więc nie wiem, zobaczę, jak to będzie jeszcze później wyglądało. No i postaram się właśnie wygrać w sumie wszystkie chyba misje z tej kampanii. A więc tak, więc to było w zasadzie na tyle. Jeszcze może na koniec porozmawiam jakoś tutaj. Co u ciebie?
Dobrze się bawię. Myślisz, że naprawdę uda nam się dostać do siedziby? To nie pierwsza agencja wywiadowcza, którą infiltruję. Najlepsze są praktycznie nieprzenikalne. Ale każda ma słabość. W tym przypadku słabą stroną KGB jest przesadne ufanie swoim ludziom. Czy myślisz, że się nadaje do tej misji? Chyba tak, jak dobrze znasz Belikowa. Kto to w ogóle jest? Dokładnie nie pamiętam. Nie znam. To nie mój człowiek. A o te blizny mam zapytać? Dobra, zobaczmy. Blizny? Te blizny? Widać ją? Znasz to powiedzenie o wmieszaniu się w złe środowisko? Powiedzmy, że ja wmieszałem się w jedno z najgorszych. Nie była tego warta. Uwierz mi. No dobra, więc powiedzmy, że to było na tyle. Nie ma co do już tutaj przesadnie pytać. Mogę jeszcze z kimś porozmawiać? Witam serdecznie. Nie mogę z tą dwójką, niestety. Ciekawe, czy jeszcze można by było coś tutaj odblokować, czy coś się w ogóle zmieniło w tej całej bazie, ale w zasadzie tak średnio widzę. Nic nie zostało tutaj nowego odblokowane. Tutaj dalej mamy jakieś szyfry, ale no jak na razie nie wiem, o co tutaj może chodzić. Wydaje mi się, że wcześniej nie było to tak rozpalone, że tutaj cień był. Więc nawet nie wiem. Ten mi nie ufa. Porozmawiajmy. Chcesz przekonać mnie, że powinieneś brać udział w tej operacji? Chciałem cię nawrzucać. Moje zasługi mówią same za siebie. Jestem ważną częścią zespołu. Jesteśmy jednymi z najlepszych. Skąd te zastrzeżenia? Krótko mówiąc, to nie jest misja dla ciebie. Jeśli okaże się, że się mylę, chętnie się przyznam. Dobra, trzeba będzie go tutaj przekonać, jak dobrze znamy tego Belikowa. To nie są jawne dane. Nie widzę powodu, dla którego miałbym ci to mówić. Masz się z nim skontaktować i słuchać Adlera. Dobra, myślę, że nie ma co w takim razie tutaj też przedłużać. Wyborny pomysł, że koniec rozmowy. Więc dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że materia wam się spodobał. Zostawiajcie lajki sobie po kolejne. No i już jutro postaram się tutaj wygrać kolejne misje. No w sumie jeden odcinek, jedna misja. No i postaram się tak dwie misje jednego dnia, czyli dwa odcinki. Dobra, więc to było na tyle. My się z wami żegnam. No i do jutra.